przy Kapitolu Stanowym, czyli przy Parlamencie Stanowym, na takim wzgórzu fajnym. Znajdę za chwilę miejsce, skąd będzie widać całą panoramę Salt Lake. Muszę wjechać jeszcze wyżej. Jest 8 rano. Bezchmurne niebo. Fantastyczna panorama Salt Lake ze stopni Kapitolu. Słońce mam na wschodzie. Ta świątynia Mormonów no nie jest najwyższym obiektem. Jak widzicie, tutaj olbrzymia taka dolina dookoła góry. O, jest to dziesiątki mil. Ale widoczność jest dzisiaj wspaniała. Chciałbym zobaczyć jeszcze samo Salt Lake. Słone jezioro. Może z drugiej strony. Tutaj mam fantastyczną panoramę. Zjechałem znacznie wyżej. Teraz dokładnie widać, gdzie leży City, Salt Lake. Jakie ono w sumie jest nieduże. July 18, 1847. Dwa dni, kiedy mormońscy pionierzy weszli do tej doliny, Brigham Young, dotarli, wspięli się na ten punkt, łyknęli szklaneczkę. W każdym razie spojrzeli, rozejrzeli się dookoła i powiedzieli, że to jest to miejsce, gdzie zostaną. A jak ono wyglądało? Co oni stąd zobaczyli? Słone jezioro to będzie tam. No zobaczyli niesamowity widok. Patrzcie, jakie w każdym mieście to city samo jest małe powierzchniowo. No tam jest na dole ten Kapitol, gdzie wcześniej byłem. Specjalnie dla was wszystkich wspiąłem się na ten szczyt. Joseph Smith, ten pajac, szarlatan, który wymyślił to wszystko. Tam jest ta świątynia jak największa. A tu proszę. Budynek biurowy, The Church of Jesus Christ, Latter-day Saints, Office Building. Podszywają się pod Jezusa Chrystusa. No tak trzeba tym jakoś zarządzać, tymi pieniędzmi z całego świata napływającymi. O, tu jest nawet kula ziemska. Oni to robią z tymi tulipanami. Zwróćcie uwagę, tyle kolorów, a tu jest tak zimno. Wszędzie te pamiątki, tutaj budynki zbudowane przez tego Younga, następnego szarlatana po smycie. Zwiedzają. No tu jest więcej pomników tego Younga i Smitha niż Lenina u nas kiedyś. Na każdym kroku. No, jestem przy Temple Square, zrobię parę ujęć jeszcze na Temple Square i
latają te mormonki młode z całego świata, mają jakiś zjazd, widzę, Japonia i Włochy. Chcą być kościołem globalnym.